Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Zaczniemy sobie od gotowania, czyli coś, co lubicie najbardziej, tak samo jak mierzymy i hole. Kubruk. Dzisiaj akurat jestem sama, tak się złożyło, że dziś są w szkole, mój mąż wyjechał i pomyślałam, że skorzystam z okazji i zrobię sobie coś dobrego do jedzenia, bo prawdopodobnie zjadłabym jakąś kanapkę na szybko, coś chapsnęła, a teraz stwierdziłam, że muszę też trochę o siebie zadbać i zrobię sobie coś na ciepło i użyję boczniaków. Ostatnio byłam w Lidlu i zobaczyłam boczniaki i stwierdziłam, kurczę, ja tak robię boczniaki i w ogóle prawie ich nie jem. Więc wzięłam paczkę z myślą o gulaszu, albo na przykład, żeby zrobić je w jajku, bułce, tak jak kotlety. Ale dzisiaj stwierdziłam, że zrobię sobie coś prostego, ale takiego, wiecie, dobrego. Prostego, ale dobrego. Więc tak, mam tutaj taki olej sezamowy z soją, który kupiłam chyba w Lidlu, a może w Biedronce, jakoś tak. I na nim podsmażę boczniaki. Boczniaki podsmażę sobie takie trzy większe, tak jak tutaj widzicie. Podsmażę też, a bardziej zblanszuję, rukolę oraz różne zielone rzeczy, typu szpinak i tak dalej. Dodam również troszeczkę natki pietruszki, bo więcej żelaza. I mam tutaj czosnek i ten czosnek użyję. Taki ząbek pokroję. Wiecie co, do tych boczniaków. Ale może takie trzy plastereczki wystarczy. Nie cały ząbek, tak dla smaku i zdrowotności. O, już chyba nawet mogę to dodawać. Czyli tyle mi zostało. Już zaraz Wam wszystko pokażę z bliska. Do tego kupiłam kiełki, bo w ogóle bardzo dawno też kiełków nie jadłam. Stwierdziłam, że czas to zmienić. Nie mówię, że będę teraz jadła codziennie kiełki, no ale wiecie, co chodzi. Więc tak, na patelnię dodaję te boczniaki, które w tym oleju sezamowym z soją bardzo fajnie, słuchajcie, się nam podsmażą. Jeżeli chodzi o kiełki, to mam tak, kiełki słonecznika, które kupiłam w Lidlu, oraz kiełki jarmużu, które również kupiłam w Lidlu. Czyli wszystko generalnie kupiłam w Lidlu, prawie że ostatnio, bo w nim byłam. Do tego mam jajka. Niestety nie mam wiejskich jajek, bo nie byłam na bazarku. Kupiłam jajka. Nie było też tych takich jajek w kartonowym pudełku. Więc niestety takich muszę dzisiaj użyć. No ale nic, ekologiczne. Na pewno dodam awokado standardowo i zaraz będziemy działać. Najpierw Wam pokażę, jak to wygląda z bliska. Do tego dodam troszeczkę migdałów. Paruję, paruję. Teraz troszeczkę nasion słonecznika. O, troszkę mi się tam dużo zrobiło. Na tym nic. Wszystko jest zdrowe. Co bardzo fajna kompozycja tych boczniaków i oleju sezamowego. Muszę Wam powiedzieć, że to oczywiście super pasuje. Teraz dodam trochę soli. No i teraz tak, posypałam troszeczkę natką pietruszki. I teraz będę dodawała zieleninę. Generalnie mało osób dodaje rukolę na zimno, na ciepło. Generalnie mało osób dodaje rukolę na ciepło, a ja lubię. Nie przeszkadza mi to zupełnie. Ona się tak mi trochę zredukuje. Więc mam sporą garść tego wszystkiego. I teraz czekamy. Na razie tego nie mieszam, bo chcę, żeby te boczniaki i peski mi się podsmażyły. W ogóle tak między mailami to udało mi się dzisiaj wyedytować dla Was dwa filmy, które pojawią się wcześniej na kanale. Tutaj macie z Kimsa, czyli te ubrania, które kupiłam od Kim Kardashian. I zresztą mam ten fajny sweterek na sobie, który bardzo lubię. I tak ten filmik wygląda, widzicie, tutaj trochę się dzieje. I tak samo jeszcze filmik z Karoliną i nie tylko. I zobaczyłam, że mam znowu ten sam sweter. I wiecie co, powiem Wam, że bardzo lubię ten sweter. On jest taki jesienny, brązowy. Bardzo mi się podoba. A tutaj jeszcze Ania, Strawberry Fields.
Lubię ten sweter i on mi się fajnie nosi, bardzo fajnie. Może nie powinnam tak często go nosić na filmach, ale tu, no, ostatnio mam taki, słuchajcie, kocioł, zawrót głowy, że nawet nie pomyślałam o tym. Dobrze, tak to wygląda. I teraz ser kozi, który tak nakładam niedbale, przykrywam tą warstwę. Może trochę więcej, można zaszaleć, można oczywiście zrobić wersję wege, ja zaszaleję dzisiaj. O. I czekamy. No i teraz nasz ostatni etap to jajka. Ja na przykład lubię, kiedy ten ser kozi jest bardzo taki przypalony. No tutaj może jest trochę za dużo składników, ale naprawdę wtedy mi najbardziej smakuje. No i tak to wygląda. Na ten moment dodajemy kiełki słonecznika, no pasowały do pestek, tak, i jarmużu. Ja o kiełkach słyszałam różne rzeczy, no sama nie wiem. Raz na jakiś czas nic się nie stanie. No i prawie, że gotowe. No i proszę, jakie pyszoty. I finalnie tak wygląda mój dzisiejszy lunch. Mniam. No. No mi na przykład leci ślinka, nie wiem jak wam. Ale ja lubię takie połączenia smakowe. Wiecie, co jeszcze zrobię? Dodam borówki. O, tutaj trzy. To będzie dokładnie wyglądać. No dobra, próbujemy. Bo ja najpierw wzięłam sobie trochę awokado. Dobra. Może trochę więcej pieprzu. Albo w ogóle pieprzu, no bo ja w sumie nie dodałam pieprzu, ale to można zawsze sobie dodać. No i ja lubię to połączenie figa i ser kozi. Także smacznego! Hej kochani, nie dokończyłam wczorajszego vloga niestety, bo miałam dość sporo spraw na głowie, ale wracam do Was dzisiaj ponownie z kuchni, ponownie z takim delikatnym kulinarnym tematem, bo właśnie robię gulasz i teraz będę gotowała kaszę dzisiaj na obiad. Byłam w Lidlu i w ogóle znalazłam taki piękny kwiatek i żałuję, że go nie kupiłam, nawet nie wiem jak on się nazywa, ale tak mi się spodobało jakoś wyjątkowo i cały czas o nim myślę, żeby wrócić i go dorwać, bo były dwa ostatnie i tak sobie pomyślałam, że jeżeli na przykład jutro będę przyjeżdżać i jutro będzie, tego wezmę, ale znając życie, kiedyś pamiętam, widziałam takie wielkie lawendy w Lidlu, no idealne były, no i tak sobie pomyślałam, a jutro wezmę, no i oczywiście nie było. W każdym razie, w Lidlu był tydzień włoski i z tego tygodnia włoskiego kupiłam biscotti. Nie jadłam tego nigdy i ja nie wiem, chyba tego nie widziałam nawet. Ale może ja jestem jakaś nie do przodu, może jestem kapa, ale bardzo tak nieprzekonujące, przynajmniej to zdjęcie na opakowaniu. No i ono jest cytrynowe, ja uwielbiam cytrynowe rzeczy. Do tego wzięłam kaparę. One są fajne właśnie do dań, do makaronów. Super się prezentują też właśnie na desce mięs, nawet desce serów, jak lubicie. Więc też kupuję. I wzięłam też do tego anchois. Anchois fajne do makaronów, do mięs, nawet do jakichś sałatek można dodać, do dressingu. Drobno pokroić, drobno posiekać z takimi mniejszymi kaparami. Bomba. I też znalazłam hiszpańską oliwę z oliwek. Produkt organiczny. Generalnie to ja smażę na oleju ryżowym. Tylko, że nigdzie tego oleju ryżowego teraz nie ma. Są takie słuchy, że on jest wycofany. Nie wiem dokładnie. Przepraszam Was, ale gotuje mi się tam woda na kaszę. Będę z orkiszką kaszę dodawała do tego gulaszu. I też ten gulasz muszę dosolić, bo jest wołowy, więc musi zmiękłać. W każdym razie wzięłam tą, a ostatnio w ogóle kupiłam dość sporo takich różnych olejów. Bardziej, wiecie, na zimno oczywiście. No olej lniany to wiadomo, na zimno. Ekologiczny 100%. Taki wzięłam. Wzięłam też styryjski olej z pestek dyni. Oraz wzięłam olej sezamowy z soją i on jest bardzo fajny do smażenia. Ten z dyniowy nie, uważam, że nie jest dobry do smażenia. No i
to jest olej lokalny, bo kiedyś byłam na takim wykładzie, który prowadziła pani dietetyk i ona powiedziała, żeby korzystać z tych rzeczy, które są u nas lokalne, tak? I właśnie dziś teraz sobie przypomniałam, że znowu zapomniałam kupić cukru. W ogóle nie mam cukru w domu. Nie robiłam żadnych zapasów, tak jak wszyscy mówili, żeby robić. No i mi się skończył cukier właśnie. A ja rzadko używam cukru. Więc muszę kupić cukier i muszę kupić kawę. Bo kawa mi się skończyła. No dobrze, ja zaraz wam pokażę z bliska, jak to wygląda. Powiem wam, że ta wołowinka, no, to będzie sztosik dzisiaj. Powinnam do tego buraki ugotować. I wiecie, co znalazłam w Lidlu za 14,99. No to chyba, nie wiem, co masz, to jest dobra cena. No nie jest taka złota cena. Również biorąc pod uwagę, że jest to Wileda, takie ściereczki z mikrofibry, różne kolory. One się przydają do sprzątania, bo tak, taki kolor jest do tego, taki do tego. Możemy tam sobie jakoś to rozdzielić i one wystarczają na bardzo długo. Są odporne, można je prać bez problemu, nic się z nimi nie dzieje. A Wileda to jest porządny alegrowicz, więc stwierdziłam, że wezmę. A były też jeszcze mopy, ja mam takiego mopa właśnie płaskiego. Chociaż ja używam najczęściej tych odkurzaczy, ale raz na jakiś czas oczywiście też używam. Mopy, wiadra, wkłady do mopów, były też takie mopy parowe i właśnie te ściereczki z mikrofibry, więc w nich się bardzo cieszę. Widzicie, że ja się cieszę z takich rzeczy. I też co ja tutaj mam? Musimy zapytać się, co ja mam tutaj pod ręką. Pod ręką mam Hapwin z Hapwin do szyb. Mam do szyb również Sidolux lawendowy, bo ja lubię różne opcje. Do tego mam taką mgiełkę właśnie z Cloroxu, którą polecam. Ona bardzo fajnie dezynfekuje i nie pozostawia smug. I mam taki płyn do mycia naczyń, który też wam pokazywałam. On jest super aplikatorze. I on zostawia trochę smugi, jak na przykład pod światło, przetrę tutaj sobie blat, to pod światło to widać, natomiast jest dobry, bo doczyszcza bardzo dobrze. No i tutaj jeszcze mam Sidolux akurat tak do podłogi, ale ja też czasami po prostu w tym mniejszym okienku, że tak powiem, mojego zlewu moczę jakieś szmaty i później coś tam przecieram, więc on jest bardzo fajny, bardzo go lubię. No i mam tutaj jeszcze oczywiście segregację śmieci, worki i mam akurat w tym momencie takie kostki do zmywarki. Zmywarka u mnie to podstawa. To jest wszystko, co się kryje w mojej tajemniczej szafce, o co się często pytacie. Są tutaj te oleje, które schowam. Z pestek dyni na razie schowam do szafki, bo to są oleje i lniany na zimę. A tutaj otworzę ten organiczny i zobaczymy, jak to tam się będzie prezentowało. W ogóle dzisiaj zrobiłam takie, słuchajcie, śniadanie. Muszę wam koniecznie sprzedać ten przepis. Rewelacyjny. To mam nadzieję, że w następnym vlogu dam znać, co i jak. Bo będziecie zachwycone, na pewno. A gulasz robię ostatnio często, ale też dlatego, że to jest bardzo wygodne też danie, które może stać przez, nie wiem, 2 dni nawet. Chociaż u nas to jest maksymalnie, no, 1 dzień. Następnego dnia może jeszcze coś tam zostanie. I mój mąż mówi, weź rób trochę więcej, taki dobry ten gulasz. No rzeczywiście, to jest naprawdę fajna rzecz, no tylko, że wołowina jest droga. Można to zrobić oczywiście z indyka, można zrobić z wieprzowiny, można zrobić w ogóle taki warzywny, tak, gulasz bez mięsa, można zrobić rybny i tak dalej. Natomiast no ja akurat zrobiłam ten wołowy, bo to jest żelazo dla dzieci i tak dalej, ale niestety ceny w sklepach teraz to jest w ogóle jakaś abstrakcja kosmiczna, totalnie, bo idziemy, wybieramy się na chwilę po coś, i zaraz okazuje się, że płacimy nie wiadomo za co i nie wiadomo ile. Właśnie dzwoniła do mnie Ania, która była w Ikei
I mówi, też Ani znacie na pewno już z moich vlogów, moja przyjaciółka, no i mówi, że słuchaj, no przyjechałam tak naprawdę po jedną rzecz do tej Ikei, wychodzę i mam pełen koszyk, no bo to tak mi Ikei jest, no tutaj, to tutaj, tam to jeszcze wychodzisz z tej Ikei, przekraczasz te kasy, już też idę do domu, ale jestem spożywczy sklepik, no to zawsze jakaś żurawinka, jakieś ciasteczka, tam są też jakieś mrożone produkty, które można sobie obejrzeć, są cukierki, jakieś słodycze, jakieś owsianki, niewsianki, no i tak jakoś z tej Ikei nie można zupełnie wyjść. A teraz z bliska zobaczcie ten mój gulasz, czyli specialité de la maison. Okazuje się, że zaczynam być specjalistą w gulaszach. Kiedyś pamiętam, że właśnie największym specem w gulaszach była Ania. Znaczy jest nadal oczywiście, bo ja do niej nawet nieraz dzwoniłam. Ania, weź powiedz mi, jakie aż tajemnicze składniki w tym swoim gulaszu ona mi podała. Ale ja też zaczęłam robić trochę sama, trochę modyfikować te rzeczy, bo po prostu no, każda rodzina ma inne smaki, więc warto jest też tak się otworzyć w kuchni, mam wrażenie, bo zawsze mi piszecie, że ja tak gotuję na luzie, że to jest takie że tego dodam, tego dodam, no bo wydaje mi się, że tak jest chyba najlepiej, znaczy to sprawia najwięcej frajdy. Ja staram się w ogóle nie spinać w kuchni, no przecież tyle dookoła jest różnych sytuacji, jakichś stresowych i nie tylko, tyle mamy obowiązków, że staram się, żeby ta kuchnia nigdy nie była takim kieratem dla mnie. No, muszę sobie po prostu w międzyczasie tutaj dodam to, tutaj to, staram się bawić tym i zupełnie inaczej też mi te obiady wtedy wychodzą, kiedy mam do tego takie właśnie podejście. No i tak się prezentuje ten gulasz, który właśnie podgrzewam i zaraz będę dosalać. Widzę, że jest bardzo miękka ta połowina. Tutaj są pieczarki. Trochę papryki, trochę groszku też wrzuciłam. No tak jak akurat groszek miałam w zamrażarce. Siedziałam, dobra, dodam. Czemu by nie? To mięso też naprawdę jest ekstra. No i pamiętajcie, że nie można w ogóle tego solić. Ja tego do tej pory jeszcze nie soliłam. I dopiero teraz zaczynam doprawiać. Znaczy, można oczywiście dodać pieprz i tak dalej. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę Wam nagrać taki filmik od A do Z, ten mój udoskonalony przepis. Gulasz, to dajcie znać. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki! Pa, pa!